Witajcie moje drogie mordy W tym filmie czytam komentarze, które napisałem mi dzieci od Paliona. Zaraz zobaczymy czy były one dobre czy złe No pomimo tego, że chyba wszyscy znamy Odpowiedź na to pytanie Brand new info, okazuje się, że kamera przestała mi działać Więc nagrywam ten film podobnie Haha, ha, zajebiście Ale w sumie są tego plusy Zobaczymy czy taki content się przyjmie Że wiecie, że jest długi gameplay i tak dalej No dobra, w takim razie lecimy już z tematem Legenda głosi, że jeżeli Palion to usłyszy To rozwali ci łeb No nie, i co ja teraz poradzę? Mój ulubiony piosenka po prostu chce mi zrobić krzywdę? No nigdy bym na to nie wpadł. Nie będę takiego debila subskrybować. Ale ty też nie umiesz nagrywać piosenek. No to chyba dobrze dla mnie, co? Bo w sumie to ja nie chciałbym nagrywać takich piosenek jak na przykład Palion, co nie? No zobaczcie na tego człowieka. I powiedzcie mi, czy ktokolwiek powinien brać z niego przykład. Pluję na ciebie i na ten twój idiotyczny kanał. Idiotyczny pisze się przez i, jakby jakimś cudem ktoś tego nie wiedział. A po drugie, ja pluję do twojej mamy. Doskonale wiesz gdzie, kiedy i jak. Ej, co ty mówisz o Palionowa? Palion nagrywa fajne Piosenki. Powiedz mi, proszę, ile masz lat? 8, 10, a może i 6? W sumie to nikt tak naprawdę nie wie, ile lat mają widzowie Paliona, ale na pewno nie więcej niż tyle, co powiedziałem. Recycling jest dziwny, bo hejtuje prawie wszystkich youtuberów w Polsce i żałuję, że nagrywasz debilu. Dobrze, Piernik 1, 2, 3. Wezmę twój komentarz do siebie i na pewno się nim zainteresuję, oraz wezmę to pod uwagę. Zamknij mordę, ja mam 11 lat, a brat ma 17 i też go ogląda, a i ty nie umiesz robić piosenek. Co do piosenek, jak już mówiłem, a co do twojego. Brata, który ma 17 lat, to bardzo mu współczuję, że ojciec nie zdołał go po prostu wychować i nie powstrzymał go przed tym, żeby oglądał Paliona. Spierdalaj i po pierwsze 9-latków, a nie 5-latków, ale w sumie to też. <laughs> Wiecie co jest najlepsze, że ja sobie lubię pożartować z tym, że go oglądają 6-latki, <laughs> ale kiedy widzę komentarze, że ktoś mówi, że ma 9 lat, a nie 5, to jest po prostu to jest genialne. Ty debilu, jak jesteś taki mądry, to nie hejtuj Paliona. Tak cię nienawidzę. Moje drogie dziecko, spokojnie wdech i wydech. Jeżeli tak naprawdę. Prawda, byś ty był mądry, to byś nie oglądał paliona, tylko byś subskrybował ten kanał w tym momencie i byś oglądał moje filmy do samego końca. Rozumiesz to? Dobra, zamknij. I ch...ta. Słuchaj mnie uważnie, drogie dziecko. Nie wiem, czy ci o tym twoja mama mówiła. Ale ja w sumie zamykam tą pierwszą rzecz, tą drugą rzeczą. Może następnym razem dać ci o tym znać. A no tak, i jeszcze powiedz jej, żeby się przygotowała, bo dzisiaj do niej wbijam wieczorem. Ale ty jesteś strasznym człowiekiem. Nagraj coś, a ja ciebie też będę tak obrażać. I tym podobne. Ja ciebie zgłaszam. Za YouTuberów jest mandat, a palion to fajny YouTuber. A ty? A ja to w sumie jestem geniuszem. Jestem najlepszy. Wiesz, jak to jest. Nie muszę ci mówić, nawet, kim jestem. Wszyscy już to wiedzą. Chłopie, ty jesteś chory, psychicz komentujesz jakie to wszystko jest słabe a sam nic genialnego nie nagrasz ty byś sam spróbował nagrać coś fajnego a nie moje drogie dziecko nie wiem czy sprawdzałeś mój kanał ale jest on pełen zajebistych filmów dlatego powinieneś go zasubskrybować ponieważ zasługuje na tego twojego subskrybera. wiesz o co chodzi powinieneś zasubskrybować w tym momencie jeżeli jeszcze tego nie robisz dla takich genialnych filmów naprawdę warto subskrybować a ci nie przeszkadzają te komentarze? no bo może niektórzy lubią Paliona a to ty jesteś jakiś hater, czyli debil słuchaj mordo ja tych komentarzy w ogóle się nie boję. Tak naprawdę, tworzycie mi kontent za darmo. Dzięki Wam mam po prostu co nagrywać. No co mogę powiedzieć? Jesteś debilem. O nie, i co ja teraz poradzę? Jakieś dziesięcioletnie dziecko nazywało mnie debilem. To już jest chyba koniec, widzowie. Nie dam sobie po prostu z tym rady psychicznie. Mówisz tak, bo sam jesteś słabszy i mu zazdrościsz. Czego ja mam mu zazdrościć? Takich dziesięcioletnich przygłupów jak Ty? Powiedz mi szczerze, czego ja mam ku... mu zazdrościć? Człowieku, Ty jesteś nikim i nigdy nie wbijesz tych 200 tysięcy subów. A nawet jak Zbijesz, to i tak jesteś nikim człowieku. Siedzisz w tej czapce i masz co, jak, jakiś pojmy Co, nagrasz o mnie coś na TikToka albo shorta nagrasz? Myślisz, że co tobie to da? Żenujący jesteś człowieku, naprawdę ogarnij się. Ta maseczka mimo że jest to najtańsza maseczka, która występowała. Wiadomo kiedy, nie chcę tego mówić. I tak... Kosztuje więcej niż ten Twój cały telefonik, na którym to pisałeś. Rozumiesz to? To ty jesteś tutaj nikim. A co do 200 tysięcy subskrypcji? Ludzie, wbijajcie 200 tysięcy subskrypcji, żeby pokazać takim przygłupom, kto tutaj jest na górze. To się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Jesteś debilem i tyle ch. Ja mówię tak o Tobie. Mam 16 lat, a Ty mówisz, że pięciolatki to słuchają. Być sobie na TikToka, a zapomniałem, Ty przecież Nokie masz. Nie mam Noki, spokojnie. Za cenę mojego telefonu mógłbym kupić calutkie Twoje mieszkanie. Ale w sumie, jakby to patrzeć, nie jest takie specjalne osiągnięcie. Ty walony śmieciu, Palion ma swoją pasję debilu Jesteś porąbanym organizmem, który nie ma czasu oraz, oraz twórców, którzy są lepsi od ciebie Debilu razy milion Będę z wami szczery, nawet nie mam pojęcia co oni tutaj powiedzieli Napiszcie w komentarzu o co chodzi Jeżeli wiecie, bo ja nie mam żadnego pojęcia Palion to robi z pasji i przyjemności Bo on to lubi, a ty go hejtujesz A Palion się stara z każdą piosenką Jesteś niefajny, my lubimy oglądać Paliona i jego piosenki Jesteś tragicznym youtuberem, a ja mam 8 lat, a nie 5 Więc jesteś frajer i głupkiem. A pięciolatki nie oglądają Paliona Debilu. A na live ze Skyblocka były donaty i tak pisało, że ktoś już go ogląda od chyba 10 lat. Pisze z mamy telefonu śmieciu zawalone, a ty byś gorszą zrobił piosenkę. <grym> Czy ja coś tutaj muszę dodawać? To jest dosłownie taki przeciętny widz Paliona. Wiecie, z czasem mu w sumie współczuję, że takie dzieci go oglądają, bo w sumie no mi by psycha siadło, jakby mnie takie przygłupy oglądały. Naprawdę. Debilu, ja cię już raz obejrzałam. Jest to mój pierwszy raz jak cię obejrzałam, a już się wkurzyłam, że chciałabym ci przywalić tak w łeb. Palion jest od ciebie lepszy i nagrywa najlepsze piosenki i jest od ciebie mądrzejszy, bo ty jesteś głupi jak takie buty spod sklepu. <grywa> Te komentarze się chyba nigdy nie skończą, ja cały czas scrolluję i widzę coraz lepsze komentarze. Ej, tu już mojego ulubionego youtubera, to lepiej spadaj, bo to, że on jest dla ciebie głupi, nie znaczy, że musisz mówić to na cały internet. Zachowaj to lepiej dla siebie, bo inaczej dostaniesz w łeb i... No i chyba nie dowiemy się co się dalej stanie. Wypier... Palion jest najlepszy, tylko ty tak sądzisz i on się bardzo stara. Nie jak ty wszystkich obrażasz i nie nagrywa ch... W piosenek. Ty w ogóle prawie nie nagrywasz. I jeszcze raz się stara. A ty swój zamknij pysk. W sumie większość z tych komentarzy wygląda w taki sposób, że ktoś mi mówi, żebym się zamknął, albo że. Palion jest ode mnie lepszy. Nie, palion nie jest ode mnie lepszy. Palion ma w ciebie wyjść. Palon nawet nie wie, że ktoś taki jak ty istnieje. Obiecuję ci to. Dla niego liczy się to, żeby takie właśnie dzieci jak ty oglądały jego filmy. Najlepiej bez AdBloka, zaufaj mi. Jego kompletnie nie interesuje twoje istnienie. A ty sam jesteś powolony, bo tylko wyzywasz i udajesz prosa. Abyś przegrał ze mną 1v1, byś się popłakał. Ty nawet nie wiesz, co to znaczy 1v1, bo udajesz, że jesteś jakiś pros, a jesteś jakiś siedmioletni kid. Mój drogi kolego, mówiłem już to wcześniej innym, ale jestem w takim wieku, że mógłbym po prostu być twoim ojcem, o ile nim czasem nie jestem. W sumie to nie wiem. Zapytaj się mamy, może ona ci coś powie na ten temat. Hejtujesz debilu, jesteś debilem, sam jesteś tragiczny. W sumie wiecie co? Powiem wam tak, wszystkim wam robiłem matki. Z lewej strony, z prawej strony, z każdej strony wam robiłem matki, naprawdę. Zaufajcie mi, ale jaka była szczęśliwa. Powiem tylko tyle, mam 11 lat i kocham Wojanowice, bo stworzyli mi dzieciństwo. Ale przecież ty dalej jesteś dzieciakiem. Ich nuty bardzo mi się podobają, nie jestem na ciebie zła. Po prostu każdy ma prawo oglądać to co chce i nie przejmować się hejtem. Pamiętajcie, jeśli komuś coś złego uczynicie, tobie się Przytrafi. Powtarzam jeszcze raz. Palion ma zajebiste nuty, a przynajmniej mi się mega podobają. Ja ci powiem tak. Nie obchodzi mnie Twoja opinia, ponieważ kompletnie się z nią nie zgadzam. Naprawdę. Nie trzeba było się aż tak rozpisywać. No ale przynajmniej nie było żadnego rzucania się, więc przynajmniej mogę Cię uszanować za to. O ty, debilu. Ty nie umiesz robić nut. Palion jest naj, naj, najlepszym YouTuberem. Okej, okay, ty, debilu. Palion jest najlepszym YouTuberem, jakiego znam. Palion, a ja mam 8 lat, debilu. Palion jest najlepszym YouTuberem, jakiego znam. Serduszko, serduszko, serduszko. Wiecie co? Tym oto akcentem myślę, że możemy zakończyć. Zakończyć sobie film, bo naprawdę głowa mnie już strasznie boli od tego co tutaj czytałem. Jeżeli ten film Wam się spodobał, pamiętajcie, aby zostawić sobie oraz zostawić dzwoneczek, ponieważ wbijamy 200 koła, no bo czemu nie? A kto wie? Może więcej takich filmów się pojawi w przyszłości. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.